Jeszcze nie ma wyrównania w meczu, ale... Nie widziałem tak emocjonalnego, tak emocjonalnych zmian od czasu, kiedy Gabriela Sabatini grała w 1991 roku w US Open. No, to jest opinia Jima Couriera. Jedenasty as. Dwunasty as. A w poprzednim gemie serwisowym jeden punkt zaledwie zarobił Roger. Dwanaście do trzech w asach dla Federera. Kolejny fantastyczny. Popatrzmy raz jeszcze, bo to warto popatrzeć na ten forehand. No, on ze środka jest mistrzem. Teoretycznie ze środka się tak... ...ze swoimi świdrami, jak najbardziej. No, mistrzowi się też przytrafia, jak widać. Tak, ale uśmiechnął się Roger, skwitował to swoje zagranie. Był to lob płaski, dosyć szybki. I tu widzimy, że ręka zgięta tam. Za nisko. Tak, za nisko trafione, za mocno. Nie było jak zamknąć po prostu tej akcji, bo z reguły tutaj wysoki forehand volley w okolice linii pola serwisowego i jest po akcji. Zdecydował się na taki smecz. No. Zdarza się czasami na tak długim dystansie jakiś moment nieuwagi. Let's second service. Thank you. Forehandy po linii. Dzisiaj mieliśmy ten taki half volley z końca kortu, niesamowity wręcz. Ale ileż on zepsuł tego rodzaju zagrań. I Rafa ma szansę na 5 do 1. Zmienił kierunek. A jak breakpoint, to as, to już jest taka... Ale nie do narożnika. Ale nie do narożnika, zmienił rzeczywiście. Ale to też jedna z tych tajemnic tego sukcesu w wygrywaniu serwisów Federera. Różnorodność, siła, rotacja, wariantów, niezliczone ilości. Brawo, brawo za ten volley, bo nie była to łatwa zagrywka. Piłki przy siatce, 20 z 28. Nadal chodzi tylko, aby dobić. Więc i procent dobry, i liczba niewielka. Cztery asy w tym gemie. A więc cztery razy zdarzyło się Federerowi obronić szansę na przełamanie dla Nadala właśnie serwisem. No ale to dopiero drugi gem i Nadal na prostej drodze do wyrównania stanu meczu w setach. Chociaż przypomnę, że w ostatnim gemie serwisowym Nadala było parę szans dla Federera.
Federer nie stosował tych serwisów na ciało zbyt często. A jakże one są efektywne. Let's for service. Ponownie na ciało. 30 love. Miloš Raonic potrafi bardzo regularnie serwować na ciało rywala. No, on ma mocny argument, tam 220 w runie co chwila. 220 km na godzinę. Na brzuch. No i proszę, obudził się też Rafael Nadal, jeżeli chodzi o asy. Tych asów zaledwie 4, ale... Ważny był moment, w którym zaserwował. 5-2 dla Hiszpana w czwartym. Na sportowe emocje zaprosiła firma Mitsubishi Motors, producent nowego modelu Mitsubishi ASX. Dla chorych na nowotwory krwi przeszczepienie szpiku jest często jedyną szansą. Ty też uratuj życie. Zamów pakiety na tkms.pl i zostań dawcą szpiku. Pomożesz, pomożesz. Masz to w genach. Zapraszamy na kolejny tydzień noworocznych mega okazji do sklepów Neonet. Teraz zrób zakupy w Neonecie, a damy Ci w prezencie 100, 200, 300, 400, a nawet 500 zł. Tak, otrzymasz w prezencie nawet 500 zł. Tylko teraz takie mega okazje w sklepach Neonet. Dzisiaj przepyszne śniadanie przygotowują panowie. Z twarogu delikatnego Prezydent rzecz jasna. Wybrali delikatny twaróg naturalny i ten ze świeżymi kawałkami chrupiącej rzodkiewki. Twaróg delikatny Prezydent to najprostszy sposób na pyszny poranek. Prezydent. Smakuj życie. The Australian Open is brought to you by betathome.com. Life's a game. 2-5. Pierwszy serwis. Punkty po pierwszym serwisie wygrywane w kolejnych serwisach. Kolejnych serii. Jeden, gdzie było bardzo cienko. Jeden punkt zaledwie wygrany przez Federera. Kończące z forehandu. No to jeszcze jeden. To już przesada. Wyraźne rozluźnienie, utrata koncentracji. Timing zawiódł kompletnie. 40-30. As na ratunek.
A Rafa walczy o tego gema, to nie jest tak, że już z założenia. Ja bym też walczył, patrząc, ile prezentów dostaje od Federera. Może liczyć. Były takie momenty, całe sekwencje długich, długich minut, że nic nie darował Federer. Żadnych prezentów nie było, a teraz rzeczywiście jest taki moment, że po cichu Nadal raz na jakiś czas te prezenty ma. W jednym gemie więcej, 2-3, a już w kolejnych po jednym, ale może już liczyć. No i zaczął wygrywać też trochę więcej tych piłek wygrywanych backhandem, forehandem, tych winnerów ma więcej Hiszpan. Game Federer, jest trzeci game dla Szwajcara, no i jest game, którym Rafa może skończyć sprawę seta czwartego, wyjść na 2-2 i myśleć o decydującym secie. Zmieniamy piłki, zmieniamy rakiety. Akurat jeśli idzie o Nadala, to... ...serwisów to są piłki cięte z rotacją. Może Federer skorzysta przy returnach z nowych piłek. Odpodaje Nadal szybciej. Na ciało! Spodobało się Nadalowi. Bardzo skutecznie serwuje na ciało. Raz po razie na ciało, trzeci raz też. Nie. Ale fenomenalnie pracuje w czwartym secie serwis Nadala. Wszystkie statystyki powyżej 70%. Pierwszy trafiony, pierwszy wygrywany i drugi również. A więc piłki setowe. 3, jedna po drugiej. O, pan Kiotowym się zdecydował na wywołanie. Linia z drugiej strony. Backhand siatkę to coś nie za często spotykanego u Federera, ale po 40 minutach seta czwartego 6-3 i 2-2. Totally unbelievable! At 40 miles an hour, it's about speed, power, and overtaking. So surprising! Kick off the ground, switch 90. The most excellent! 200 meters high, will he land it? Oh, absolutely great! World-class performance. Move brilliantly. Nexen Tire. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt do 2 lutego. Tysiące rewelacyjnych produktów w obniżonych cenach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt.pl. Dzisiaj przepyszne śniadanie przygotowują panowie. Z twarogu delikatnego Prezydent rzecz jasna. Wybrali delikatny twaróg naturalny i ten ze świeżymi kawałkami chrupiącej rzodkiewki. Twaróg delikatny Prezydent to najprostszy sposób na... Szacunek do pieniądza to podstawa. Tak było zawsze i tak jest dziś. W Nestbanku nasza rodzina to wie. Nestbank. Rozwij skrzydła. Transmisję Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim wspiera Head.
Przechodzimy do rozstrzygającego seta. Podsumowanie seta czwartego na Państwa ekranach. Niewymuszone błędy 13 Federera, 3 zaledwie Nadala. Przypomnijmy tylko dla formalności, że set piąty to we wszystkich wielkoszlemowych turniejach z wyjątkiem US Open set, w którym nie gra się tiebreaka. Tutaj się gra do dwóch gemów przewagi. Rekord będzie trudny do pobicia, patrząc jak poszczególne sety wyglądają. Rozmawialiśmy sobie w przerwie o rekordzistach, a więc o Karlowiczu, Iwo Karlowicz, gigant z Chorwacji, 2,11 cm wzrostu, 2,11 cm, gra w pierwszej rundzie z Zebajosem. Mecz maratoński 0-2 wyciągnął na piąty set i 22-20 wygrał. No, patrząc na to, jak grają Federer z Nadalem, to aż się nie chce wierzyć, że mogliby dojść do siódemki chociażby z przodu, a więc 7-5 i więcej. Zdaje się, że Federer gdzieś się oddalił, bo go nie widzimy. Medical timeout. To tak jak było w meczu z Wawrinką, tylko tam zdaje się było nie też przed piątym. Tak, też przed piątym setem. Tak, zniknął. No to jest taki, słyszę Państwo, mecz z Wawrinką. Nie, mecz z Wawrinką nie, to Karol. A tam było coś takiego, że on zniknął, że on wrócił zniknął, potem tak. I pytany przez Jima Couriera po zakończeniu spotkania, co to tam było, czy on ma jakieś problemy zdrowotne, to dał jakąś tak wymijającą odpowiedź z uśmiechem na ustach, że nikt się nie zorientował. Szybko zakończył temat rzeczywiście, a ta... To ogłoszenie sędziego, że off-court, więc wymagający pomieszczenia zamkniętego musiał się prawdopodobnie rozebrać lub położyć na czymś wygodnym, żeby ta interwencja miała, mogła mieć miejsce i była skuteczna. Opaski na głowę, te zużyte zdaje się już, a z tyłu w idealnym porządku powieszone koszulki, które zużywał Rafa Nadal. Nie wiemy, czy jest pedantyczny, ale patrząc na ustawianie buteleczek, no niekoniecznie, bo to akurat może być jakieś zaklinanie tego meczu, aby był na jego. Lat 174 dni ma Roger Federer i jest to najstarszy tenisista grający w finale Wielkiego Szlema od czasów Kena Roswalla, który grał w 74 roku finał US Open mając lat 39. No, Federer zapowiedział, że on jeszcze 2-3 lata, owszem, no to 39 nie sięgnie. No tak się wydaje, bo też weźmy pod uwagę, ile już zagrał i zawsze grając w Wielkim Szlemie, a nie opuścił prawie żadnego, o ile w ogóle opuścił jakikolwiek Wielki Szlem. No oczywiście opuścił teraz US Open po Wimbledonie, to wiemy, ale miał serię jakąś rekordową, kiedy nie opuszczał tych szlemów i liczba meczów, jakie rozegrał, to też jest ważne, bo można grać do 39 roku życia. Pamiętam taki US Open, gdzie Jimmy Connors nawet do półfinału się dostał w wieku 39 lat. Nikt w to nie wierzył absolutnie, nawet jego najbliższe otoczenie, bo wychodzili w trakcie meczu drugiej rundy bodajże i rano czytali w gazetach, że Jimmy Connors jednak mecz wygrał. Przeciąga się trochę długo już. Z tych statystyk może jeszcze taka ciekawostka, że Rafa Nadal to jest jego 14 sezon. Przez 14 sezonów wygrywa co najmniej jeden turniej w roku z turniej z cyklu ATP. I to jest no... Tylko Federer i Ivan Lendl mieli takie serie oprócz Rafy Nadala. Mówiłem o tym, że to będzie setny mecz Rogera Federera w tym turnieju i że jedynym, który miał podobną statystykę, jest Jim Courier w US Open. 115 meczów
US Open i 102 mecze w Wimbledonie. Długodystansowcy. No, Kurier, jak wiemy, przeprowadza tutaj fantastyczne wywiady na zakończenie. Zobaczymy, kto będzie jego interlokutorem. Na razie final set, set ostatni, decydujący, rozpocznie Federer. 2 godziny 37 minut upłynęło od rozpoczęcia tego spotkania. Dłuższa wymiana, bardzo, bardzo odporny Rafa, przerzucający wszystko, nawet w momencie, kiedy Federer przyspieszył. A tempo rzeczywiście tej wymiany jedno, chyba najszybsza, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę cały dystans i początek, kiedy nie byli zmęczeni, to tak szybko, wydaje mi się, nie grali. 0-30. Arcyważny punkt. Jeden i drugi. To nie był za mocny serwis ze strony Federera. Raptem 149 km na godzinę. Aż dziwię się, że Rafa, no on znowu stał 5 metrów za korkiem. No to raz, a dwa, że chciał bezpiecznie wrzucić. No po cichu liczył na błąd. Z tym, że wystarczyło, tak jak mówisz, podejść metr, może nawet dwa, i już siłą rzeczy ten return wylądowałby dalej w korcie. Nie miałby tak prostej sytuacji Federer. Znowu do drugiego, proszę popatrzeć, gdzie stoi Hiszpan. Pachy, taki forehand zakamuflowany doskonale. Nie przewidział tego Federer, że już tak szybko zaryzykuje i że to się tak uda. Bo popatrzmy, lądowała piłka, no, 20 cm przed końcową linią. No i on też zagrał teraz wznosząco. Zmusił Federera do szybkiej reakcji, a właściwie nie doczekał się szybkiej reakcji. Wszystko na bek. Wymęczył go backhandem. Ale słusznie, bo tutaj grał nadal dziwne piłki. Raz nieczysto, raz starał się płasko. Tutaj ledwo sięga, widzimy. To już jest akurat końcówka. I tu rzeczywiście z każdym uderzeniem o te pół metra był dalej. Coraz więcej robiło się miejsca. Nie chciał ryzykować tym odwrotnym krosem forehandowym. Nie chciał, bo wie z kolei, jak szybki jest nadal przy dojściu do forehandów. Out, tutaj od razu. Ale serwis nie pomaga w tym gemie. No cóż, najlepszym się przydarza. Nadal ma poważną zaliczkę. Teraz będziemy sprawdzać odporność psychiczną Rogera Federera.
Spokój, spokój, jakiś pan tam pokazuje. Cisza, spokój, jeszcze nie wygrał. Chłopaki. Zaczyna się nerwowo. Zaczyna się nerwowo dla Rogera przede wszystkim. 6-1 w trzecim secie. Jakieś łatwe prowadzenie. Wydawało się, że wszystko jest z górki. Ale to można było przewidzieć, że się tutaj tak łatwo nie będzie decydować, że tutaj będą zwroty sytuacji. Kibice wiedzą, za co zapłacili. Thank you. Czy trzecia taka akcja, gdzie nie sili się na rozwiązanie w pierwszym zagraniu. Rafał Nadal wie, że ma tyle czasu, że ma, mimo tego, że jest przyciśnięty, trochę czasu, żeby zagrać z góry w dół pod taśmę do Federera backhandu. Ten backhand wtedy oczywiście ładny jak zwykle, ale już nieskuteczny. Na ciało. Wygrana piłka oddana Federerowi. Ruszył Szwajcar, ten ułamek sekundy wcześniej było widać. Nie ma ochoty bieganie na bieganie za piłką. 50-20. Niewymuszone błędy. Siatkę. Ale to tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czy pomogło, czy nie pomogło, bo taka piłka często ma tak fałszywą rotację. Ta nie miała na szczęście dla Federera, na pecha dla Nadala. Obroniony. 30-40. Mocny świder Nadala. Miał czas, żeby zamach wziąć i Roger grał z wysokości ramienia wyżej. A mimo to starał się, żeby jak najbliżej tego kozła, miejsca lądowania piłki się znaleźć. Jeżeli Nadal ma czas wykonać pełen zamach, pełen swing i nadać piłce takie rotacje, to wtedy są kłopoty. Trafił, trafił, zamknął. Dobrze się ustawił, bo mimo tego, że widzimy, może w powtórce, tak proszę zwrócić uwagę, gdzie jest Federer, on ucieka do środka i już tutaj wraca, jeden krok zrobił. I jak potężna jest rotacja, pierwsza faza lotu tej piłki była lekko nawet w korytarzu, potem wróciła. Miał miejsce i czas, żeby zamknąć pełne uderzenie, bo to, co Witek mówił przed momentem o tym czasie, kiedy Hiszpan ma ten czas i ma miejsce, to jest to zupełnie inny forehand.
tego rodzaju zagraniach. Pierwszy był Rafa. A potem dwukrotnie Federer miał takie szczęście. Centymetry. Więc jeszcze jedna szansa dla Rogera. Los najwyraźniej chce, aby dramaturgia tego meczu nadal trzymała nas w napięciu, aby nic nie wystygło. Co chce w tym. Ale zimno krew zachował. Trzeba pochwalić Nadala, że się nie podpalił. Oczywiste było w pierwszym tempie granie tego pewnego, bardzo mocnego topspina do backhandu Federera, ale jeszcze popatrzył, jeszcze nie śpieszył się. Zobaczył, że Szwajcar już za oś kortu uciekł i powtórzył trochę bardziej płasko. Oczywiście jak zwykle z rotacją, ale już nie z taką parabolą wysoką. Nadala zaczyna robić potężną krzywdę Federerowi. Advantage Nadal. No i już. Trzy breakpointy obronione, długi gem na Hiszpana, 2-0 w decydującym secie. Nadal leads by two games to love. Ciekaw jestem, czy to w jakiś sposób podłamie Federera. Trzeci mecz pięciosetowy podczas turnieju Australian Open gra. Pierwszy? Nie, 3 5-set matches. Co jest first? Nie wiem, czy jest. Rafa pewny z forehandu, przyspieszający z backhandu, troszkę agresywniejszy w tym okresie gry Hiszpan. Patrzymy, sam nie wie. Loteria, ale wydaje się, że trafił, tak, że zahaczyła minimalnie. Ale uprawnione to sprawdzenia, bo przecież out. Znaczy dobra na milimetry. Piękna akcja. Stratę. Czy Nadal pokaże słabość, w którym z gemów serwisowych? Dowiemy się w najbliższym czasie.
taniej na portalach rezerwacyjnych na całym świecie. Momondo. Twoja wyszukiwarka lotów i hoteli. Natura skrywa niezwykłe siły lecznicze. Siły zawarte w leku Iberogast, który łagodzi wiele dolegliwości trawiennych. Nauka połączyła 9 ziół leczniczych, które działając wielokierunkowo łagodzą wiele dolegliwości. Ból, zespół jelita wrażliwego, uczucie pełności, wzdęcia i gazy. Iberogast. Siła natury i nauki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wracamy na kort na ciąg dalszy tego ciągle jeszcze nierozstrzygniętego pojedynku finału Australian Open 2017. Nadal z przewagą. Nadal, który bronił 3 breakpointów w swoim poprzednim gemie serwisowym. Federer, który wygrywa własne podanie do zera. Nic jeszcze nie jest zadecydowane. Sztywna troszkę ręka, prawda? Tak, być może nawet trochę też nogi. Widzieliśmy przed rozstaniem się z tenisistami, że masażysta i lekarz koło Rogera Federera, długa taka przerwa, druga jest już niemożliwa, przepisy zabraniają, więc interwencja miała miejsce w trakcie przerwy. Zaczynamy. Trzy godziny i 2 minuty, jak Państwo widzicie, minęły od rozpoczęcia tego spotkania. No, zmęczenie ma prawo dawać o sobie znać. Drugi podwójny błąd serwisowy Nadala. Piętnaście asów Federer, 4 asy Nadal. Jedyne wyjście dla Nadala w tej sytuacji to, przeczuwając, co może ewentualnie się wydarzyć, to powtórka do crossa, z którego narożnika to wybiega Federer, no, ale on bardziej skoncentrowany był na własnym zagraniu. Dość daleko jak zwykle od linii końcowej. Piłki wygrywane backhandem, 11-5 dla Szwajcara. No to są niebezpieczne rzeczy, taki mokry placek na korcie. Z dachu? Nie, ptaszysko moim zdaniem, tak? Jakieś, tak. Duże i najedzone. Czterdzieści trzydzieści. Można było próbować zaatakować ten serwis, szczególnie, że nie był najmocniejszy, był na forehandzie. Nie trafił czysto, no. Dobry forehand, taki szybki z nadgarstka grany Federera. Tak jakby trochę rzeczywiście już chciał... Zgracać. Tak, ale takie wrażenie z tej kamery można było mieć, że te, coś tam z te nogi mu dokucza w któryś udo i wyręczył nadgarstek odrobinę te nisko schodzące, ładnie pracujące do tej pory nogi Federera i tak
Wyszło z tego szybkie, bardzo nieprzyjemne zagranie. Let's for service. Tak, sięgnął po tak fantastyczny backhand. Ile tam tych backhandów miał kończących? Na całe mnóstwo, zaraz pewnie dostaniemy te statystyki, ale to przejście do backhandów w tempo, no, które jest nie do obrony tak naprawdę. Luźno, płynnie i swobodnie cały czas. Breakpoint, kolejny. Game serwisowy Nadala z szansami. No, za dobrze się broni Hiszpan. Ale głęboko raczej odpowiedział na koniec, właśnie. Powiem ci, trochę się pewnie przestraszył tej piłki zaraz po returnie, gdzie grał na plecach jak zwykle. Na jednej nodze nie miał dobrego podparcia, zagrał nieczysto, ale kolejne dwa. I forehand, i ten backhand, i dalej czyściutko środkiem rakiety. Też trzeba powiedzieć, że nie miał za bardzo Federer jak zaryzykować winera. Nie ma go ugryźć, oczywiście. Trzymany był na dystans wyraźnie. A czemu nie linia backhandowa? Właśnie, tak dobrze się działa. Otworzył świetnie, dostał krótką piłkę. Raz cross, a potem ta linia, która mu służy dzisiaj nieprawdopodobnie. Dziwna zmiana decyzji, chyba w ostatniej chwili. A więc pierwsza w tym gemie piłka na 3-1. A nie, przepraszam, było 40-30. Więc druga. Serwis na ciało. Króluje ostatnio u Nadala serwis na ciało i jest trzeci gem po półgodzinnym czwartym, piątym secie. Chyba najdłuższy będzie to set. No, Nadal jest teraz w wyśmienitej formie. Natomiast Federer, cóż, widzieliśmy, że ma już kłopoty. Pewne kłopoty wynikające z długości trwania tego spotkania. Ile on jeszcze jest w stanie pobiegać? No właśnie. Gdyby wtedy w tym punkcie. No, gdyby właśnie. No, ta kontra backhandowa dzisiaj to jest marzenie wręcz. Wymuszone błędy. Remis mamy. Jeden równo. I drugi tak. Zmuszają się mniej więcej równo w czasie i równo w statystykach. Próba skrótu i trzeci punkt dla rywala. Ten akurat skrót był nie najlepszy, bo dość daleko piłka lądowała. Teraz widzieliśmy, jak daleko. Parę centymetrów przed linią serwisową. Nie miał żadnego problemu Hiszpan. Miejmy nadzieję, że nie ucieknie cała energia z Rogera Federera i że ten mecz nie będzie w końcówce jednostronnym widowiskiem, ale można mieć takie obawy. Ten poprzedni punkt, kiedy wygrał go forehandem,
taka zaciśnięta pięść, trochę to tak jak odpowiedź na to pytanie, czy wytrzyma i czy będzie walczył. Wydaje mi się, że będzie walczył, bo on wie, że wygranie własnego podania to gwarancja tego, że można Nadala przełamać. Ten poprzedni gem serwisowy Hiszpana to pokazał. Tak, no w obu gemach. Serwisowych Nadala w tym secie były szanse dla Federera. Federer poprzednie podanie wygrał do zera, teraz ma jeden stracony punkt i tylko tyle. 3-2, a więc cały czas bardzo blisko, cały czas z szansami Federer na odrobienie strat. Zbuduj w sobie męską siłę. Pierwszy wysokobiałkowy jogurt dla mężczyzn Bacoma Men. Bacoma Men. Konkretna porcja białka. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Do 2 lutego. Tysiące rewelacyjnych produktów w obniżonych cenach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt.pl. Ci kierowcy sporo przepłacili za swoje OC. Nie bądź łoś. W CUK Ubezpieczenia porównasz ceny OC i AC wszystkich ubezpieczycieli i znajdziesz tańsze, nawet o połowę. W placówce CUK. Na www.cuk.pl. Lub przez telefon. Teraz pożycz aż 2500 zł za darmo. Vivus.pl. Teraz Vision Express. Nawet do 70% zniżki. Vision Express. Wszyscy wiedzą, że ceny w Rossmanie są tak niskie, że nie sposób odciągnąć od nich uwagi. Cena płynu do prania Perwol jest teraz niższa o prawie 3 zł. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. I wracamy na kort, wracamy do spotkania Federer-Nadal. Rafa 3-2 i serwis. Powyżej 5 uderzeń. No, to coraz głośniejsze okrzyki Federera. On czuje, że jest już tak na wyciągnięcie ręki to przełamanie. Już było 15-40 w pierwszym gemie serwisowym Nadala. Był jeszcze potem trzeci breakpoint. Nic z tego nie wynikło, ale faktem jest, że może być trzeci gem z rzędu przy serwisie Hiszpana, w którym Szwajcar będzie miał szansę, ale to są tylko szanse. Nadal gra równo. Jakoś ostatnio nie chce mieć żadnych wpadek, dziur w swojej grze. Fantastyczna głębokość zagrania Nadala, wymuszająca błąd.
to chyba to będzie błąd wymuszony. To ten na pewno, tak. Serwis, żeby nie skorzystać. Oczywiście, każdy slajsa. Było ich mało dzisiaj. Raczej ryzykuje, raczej ma pewną rękę od początku. Tak returnował, ale z tej pozycji nie dało się zagrać otwartą rakietą. To musiał być slajs. Jak wiemy, slajs dosyć wolny. A w takich sytuacjach, kiedy nabiega na piłkę i mają przed sobą wyraźnie nadal, to się raczej Hiszpan nie myli. Pięć, więc wydaje mi się, że może być to piłka rzeczywiście autowa. Nie ma wątpliwości. Z naszego ujęcia wyglądało, jak była dobra. To jest ale jeszcze tak coś nie do końca, zdaje się, trafił czysto i ona nabrała jakiejś takiej dziwnej paraboli. Out. Minimalnie. No nie tak minimalnie. Widzieliśmy, no już. No i jeszcze bliżej. Trzeci z rzędu game serwisowy Nadala, w którym Federer ma szansę, ale poprzednik bronił się fantastycznie. Juice. Tak szybko, błyskawicznie, taki cios. Forehand może go do sierpowego, krótkiego takiego porównać. Wyskoczył, pierwszy raz tak zareagował. Thank you. Po wygranym punkcie Hiszpan. Cały czas próbuje returnować w ten sam sposób. Najczęściej mu się to udaje. No ale błędy też się od czasu do czasu pojawiają. Piłka na 4-2. Out. Może mówić trochę o pechu, no. Gdyby było te 2-3 centymetry, centymetry wyżej, dobrze ta piłka nadlatywała. Miałby kłopot Federer, nie wiem, czy nie musiałby znowu blokować. Ale serwis rutynowo, już można powiedzieć, na ciało. To jest dzisiaj podstawowa broń Rogera Federera. Zaraz, ta kontra wzdłuż linii. Można powiedzieć, że forehand 14-7, tak, kończący z backhandem. Gra drugoplanową rolę, bo do niego jesteśmy przyzwyczajeni. To, że wygrywa i prowadzi grę forehandem, ale taki no, chyba się lubić pierwszy raz podniósł. No tutaj oba boksy mamy nastroje. Raz Hiszpanów nam pokazują, raz boks Szwajcara. Niesamowite emocje. Drugi breakpoint. Musi zaryzykować Szwajcar, bo inaczej dostanie taką piłkę. No tak, forehand, backhand Federera i forehand Nadala właściwie. Tak można powiedzieć. To są podstawowe instrumenty do zdobywania punktów. Prosił o challenge, nie było sensu. Nie, tu nie było wątpliwości. Fantastyczna piłka. Obrotny cross. 3 games of home.
jest po 3. Jak to po 3? Bo to był out. Nie, on nie trafił tym forehandem. Poważnie? Tak. To ja przepraszam bardzo. No więc straty odrobione. Nie trafił i nawet nie było sprawdzenia? Nie. Jedną szansę. Dwie szanse ma już przegrane nadal. Zostawałaby mu ewentualnie jedna. Thank you. I nie chciał chyba zaryzykować, bo okazałoby się, że tam parę centymetrów brakowało. Akcja przy siatce. As na rozpoczęcie. Pierwszy as w tym secie w ogóle ze strony Federera. No, to świadczy o tym, jaka ulga po stronie Szwajcara po odrobieniu strat. Roger jak na skrzydłach w tym gemie. Prezent. Thank you. Players are ready. Quiet, please. Ciekawostka, tak daleko ustawiony nadal, że nawet nie zareagował. Trzeci gem z rzędu, 4-3. Zapraszamy na kolejny tydzień noworocznych mega okazji do sklepów Neonet. Teraz zrób zakupy w Neonecie, a damy Ci w prezencie 100, 200, 300, 400, a nawet 500 zł. Tak, otrzymasz w prezencie nawet 500 zł. Tylko teraz takie mega okazje w sklepach Neonet. Ci kierowcy sporo przepłacili za swoje OC. Nie bądź łoś. W CUK Ubezpieczenia porównasz ceny OC i AC wszystkich ubezpieczycieli i znajdziesz tańsze, nawet o połowę. W placówce CUK. Na www.cuk.pl lub przez telefon. Teraz pożycz aż 2,5 tysiąca złotych za darmo. Vivus.pl. Setki wyprzedaży, wśród których wypatrzyłeś tę jedną wyjątkową? Na taką okazję jest okazja w Prowidencie, bo teraz koszty pożyczki tniemy o 50%. Zadzwoń pod 600-200-200. Prowident. Wierzymy w Twój plan. Wszyscy wiedzą, że jakkolwiek na to patrzeć, ceny w Rossmanie są niskie. Przyjrzyj się cenie płynu Ludwik, który kosztuje tylko 3,99. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Sytuacja w piątym secie wyrównana ze wskazaniem na lepiej się teraz z całą pewnością czującego Rogera Federera. Trzy gemy z rzędu, odrobione przełamanie. 45 minut już najdłużej trwa set piąty, a do końca. Pana będzie trwał, czy teraz już łatwiej? Slice zwalnia, prawda? No, ale teraz zagrał pod takim kątem, z takiej pozycji właściwie, patrząc jak dobiegał nadal, to odpowiedzi dobrej nie było. Mógł grać bezpiecznie, bardziej przez środek. Tam już czekał Federer, nie chciał się narazić na dodatkowe bieganie. Taka pułapka taktyczno-techniczna przez Federera zastawiona i wpadł w nią Hiszpan. Coś nowego. Forehand po linii wszedł tam, gdzie trzeba. Tego dawno nie widzieliśmy. Może nie tak płasko, jak wielokrotnie Federer próbował, ale w każdym razie zrobił swoje. Znowu takie pociągnięcie z nadgarstka miało miejsce. Po tym obronie Hiszpan bronił się slice'em. Też miała piłka nieprzyjemny odskok, ślizgała się, ale to jest ta różnica między nimi, że Roger ma troszkę bardziej jednak miękki nadgarstek. W takich sytuacjach potrafi grać
trochę lepiej technicznie. Piłka na wagę? No, nie chcę powiedzieć meczu, ale bardzo ważna. Trzeci podwójny i to w jakim momencie? Zero 40, a więc koszmaru ciąg dalszy. Ale on widział, jak się skrada Federer, jak te kroczki tam coraz bliżej. Potem ta zatrzymana akcja i jeszcze jedna próba. Słaby ten serwis, ledwo doleciał do siatki. Thank you. Federer przegrał w tym secie podanie, ale w pozostałych gemach serwisowych nie miał problemów. Jeden stracony punkt w trzech. Brawo, 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 no. To jest klasa. Moment, w którym trzeba zagrać coś najlepszego, co potrafimy. Jest grane. Klasyczny serwis leworękiego, potem linia. Na ciało. No i jakże łatwo. Jeszcze raz. Tak, wydaje się, że jak zawodnik jest już na fali, wygrywa kolejny punkt i ten serwis funkcjonuje tak jak trzeba, to ten jeden to będzie formalność, ale ten jeden właśnie teraz, najważniejszy punkt, to czasami niestety wygląda trochę inaczej. No, przekonamy się, jak mocny jest Rafael Nadal. Na razie Szwajcar nie miał szans. A tutaj po prostu zepsuł. A ten serwis bez ryzyka, nie za szeroko, nie za mocno, 136 na godzinę. Oczywiście rotacja jak zwykle, ale też zagrały nerwy Federera. Też się wspiął na paluchy, zagrał ramą nieczysto. A właśnie tak pomyślałem, że to chyba będzie moment, kiedy ten jego klasyczny slice przycięty przez środek z niskim kozłem może wytrącić z pewności. Chciał być agresywny. No. No nie, to wymiana. Po 3 godzinach i 30 prawie minutach gry taka wymiana, tak dobra z obu stron, tak ryzykowna z obu stron i wszystkie wchodzące forehandy po linii ze strony Federera. Mówiliśmy o backhandach Federera, ale tutaj skończył forehandem po linii. Tak, i tutaj ewidentnie Hiszpan więcej biegał. Gra kontowa po stronie Federera. On miał przewagę pozycyjną cały czas. Brawa dla Nadala, bo rzeczywiście wytrzymał. Nic nie odpuścił, żadnego jeden slajsa. Jeden wytrzymał i drugi. Nic pod górę, nic. Ani jeden, ani drugi nie zwolnił. Czwarty breakpoint. Komu ta przebieżka bardziej zaszkodzi?
O, ugryzł go, ależ go trzymał w uścisku. I backhand, i forehand, i co chce, i wszystko mocno, i wszystko płasko, i wszystko głęboko. A nie razu nie mógł Nadal zagrać szerzej. Wszystko musiał grać centralnie, przez oś kortu. Nie był w stanie zaryzykować, bo on myślał tylko jak przebić, nie jak grę poprowadzić. Tak go nacisnął Federer właśnie teraz. No więc czwarta, nie, przepraszam, piąta szansa. Piąta szansa. Tak na dobrą sprawę to raz tylko mógł wygrać przy breakpointie Federer, wtedy kiedy zepsuł return ramą uderzając, bo więcej to szans mu Rafa nie dał. A teraz fantastyczny return i przełamanie i czwarty gem z rzędu dla Federera. 5-3. Zobacz, jak długo trzeba było czekać na odpowiedź, dlaczego od początku meczu psuł parę returnów i nie grał tym swoim ulubionym slice'em. No i tu mamy odpowiedź w 53 minucie 5 seta, bo to było potrzebne zagranie, żeby przyszedł taki moment, taka kontra, może nawet odrobinę przypadkowa, bo kąt tego returnu, gdzie ta piłka spadła, jak blisko siatki, to jest sprawa dyskusyjna, czy tak miało być, że od początku do końca, ale zagrał czysto, to najważniejsze. No i co by tu nie mówić, Roger Federer, czy wygra, czy przegra, pokazał, że rzeczywiście on te 2-3 lata jeszcze może pograć. Spokojnie, tak. Nowe piłki jeszcze dostał w takim momencie, że lepszego nie mógł sobie wymarzyć. Optymizm zapanował w szwajcarskim obozie. No, wiele razy wygrał takie punkty. No, rzadko, co prawda. Return był fenomenalny, tak, w karo serwisowy, w połowie kara. Wygrywał takie punkty, ale nie śpiesząc się bardzo często. Czekał na to drugie odbicie po serwisie. Dwa razy nietrafiony pierwszy serwis. Zatrzymał się. Out. Obaj panowie grają na przetrwanie. Pierwszy zaryzykował Szwajcar i spudłował. No i teraz co? Ileż razy go serwisy ratowały, ileż razy? 4 razy od breakpointu ratowały Federera asy. Teraz oczywiście nie mówimy o przełamaniu, teraz mówimy o wygraniu własnego podania. Jeszcze jest 0-30. No. Nie z tego miejsca, nie w tym miejscu stał Hiszpan. 196 na godzinę, as. 18. Ale znowu mieliśmy tempo w wymianie, też takie zabójcze wręcz. Nie. To nie był dobry lob. Mamy 15-40. Mamy 2 kolejne breakpointy dla Rafy Nadala. No, zobaczymy, jak blisko było, bo pilnował tego miejsca, tam popatrzył, no, przeciągnął to spojrzenie by na parę sekund. Federer jakby starał się zauważyć miejsce, gdzie przyłożył ewentualnie rakietę. Nie było takiego momentu. As. 19 as. 5, który ratuje go przed utratą serwisu. Niesamowite, mimo to, że Nadal grał głęboko i wydawało się, że będzie bezpieczny jeszcze przez jakiś czas w tej wymianie. No, to nie była łatwa piłka.
na tym etapie, przy tym zmęczeniu, piłka z góry na dół do narożnika. I patrząc na reakcję Nadala, to Hiszpan nie założył, że to jeszcze, że to już może być koniec, że się odważy na ryzyko. Federer akurat takie. Błąd z returnu i proszę Państwa, po 3 godzinach i 35 minutach Roger Federer ma szansę po raz piąty wygrać Australian Open. Thank you. Teraz był out. Jeszcze raz sprawdzamy. Ale teraz był out. Szansy nie stracił przed momentem, więc cały czas 3. Teraz out wyraźnie. Drugi podanie. Teraz już nerwy. Tak, tutaj już bez wątpienia nerwy grają główną rolę, bo nie z takich pozycji grał jeszcze lepiej i wygrywał punkty jak na zawołanie. Przed chwilą chociaż. No właśnie, tak, przy obronie. W bardzo ważnej, bardzo trudnej dla siebie sytuacji. Jest 20 as. 21 by było koronowaniem. Oczko dające zwycięstwo. No zobaczymy, czy ten ulubiony narożnik na zewnątrz, czy pobiegnie po serwisie do siatki grając na backhand, bo takie dwa wyjścia wydaje mi się. No nie. No. Jest. Ale czekaj, jest. Jeszcze nadal prosi o challenge, ale wydaje mi się, że zahaczył. Moim zdaniem była to piłka dobra, ale poczekajmy. Czekamy. Bo już raz pomyliłem się w osądzie wtedy, kiedy było na 3-3. Wydawało mi się, że piłka jest dobra. Ale ta jest świetna. Ta jest świetna. Rafael Nadal przegrany. Roger Federer mistrzem po raz piąty, mistrzem Australian Open. No więc fantastyczny mecz przede wszystkim, jakże różnie od tych, które ostatnio widywaliśmy w finale wielkoszlemowych turniejów. Różnorodność, dramaturgia i płaczący Roger Federer. Udało się, marzenie zostało spełnione. 6 miesięcy pauzował, 6-miesięczna przerwa w jego grze spowodowana kontuzjami i Federer wygrywający Australian Open. Ostatni turniej wielkoszlemowy, który udało się Rogerowi wygrać, to był Wimbledon w roku 2012. Potem były jeszcze finały. Finał Wimbledonu w 14. Dwa finały w 15. Wimbledonu i US Open. No i popatrzmy na Federera. Przeżywającego Federera. Jeszcze mogę, to jest ważne. Jeszcze mogę, jeszcze mnie stać na 5 setów. Przypomnijmy tylko, że to Nadal pierwszy przełamał w 5 secie, że prowadził od razu, od pierwszego gema 2-1. Jemu też się należą brawa, niesamowite brawa, bo też miał przerwę, też leczył kontuzję, a grał fantastycznie.
Tworzy się historia, panowie w wieku 35 lat i 174 dni i 30 lat grający w finale wielkoszlemowego turnieju. Każdy z nich miał tutaj bardzo trudne momenty w drodze. Troszkę może mniej trudne miał Federer, chociaż mecz z Wawrinką. Tak, to były 3 5-setówki, wliczając to finał. O tej drodze mówiliśmy, że Nadal 5 godzin spędził na korcie. Nie miało to znaczenia za bardzo, bo było widać, że biegał na swoim jak zwykle wysokim poziomie. Mówiłeś o wieku obu tenisistów, to w ogóle ten turniej przejdzie do historii, bo przecież panie jeszcze bardziej podbiły to wszystko, siostry Williams, tak, grające w finale. Ale Roger Federer rzeczywiście pomimo wieku, to zabrzmi dosyć dziwnie, ale świeży powiew prowadził nam po latach w te finały i ten spektakl, który widzieliśmy, to naprawdę pozostanie w pamięci widzów na długo i to też jest jeszcze znak i taki prognostyk przed tym, co nas będzie czekało, bo Marej i Dżokowicz, o tym rozmawialiśmy sobie tutaj za kulisami, zacierają ręce, bo żądnie rewanżu jak mało kto i wydaje mi się, że oni wrócą z powrotem na tur jeszcze lepiej przygotowani, jeszcze bardziej żadnej rewanży po prostu, tak, chętni zdobywania kolejnych turniejów wielkoszlemowych. No mieliśmy tu kilka charakterystycznych momentów. Mieliśmy tego Miszę Zwieriewa, który pokazał tenis sprzed epoki, ale jakże ciekawy z epoki. Sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy się chodziło do siatki, kiedy Rafter, czy Henman, czy Edberg, czy Wilander chodzili do siatki. No oczywiście ze względu na posuwającą się do przodu technikę w wykonywaniu rakiet, siłę tenisistów, to się wszystko zmienia, to idzie wszystko w siłowy tenis, ale jakże przyjemnie obejrzeć taką finezję, jakże przyjemnie jeszcze obejrzeć Rogera Federera, który daje sobie radę z tym nieprawdopodobnie rotującym piłki Nadalem. No dzisiaj rzeczywiście to będzie bezwzględnie podkreślane. I psychicznie znieść tego top spina i go ten forehand Hiszpana doprowadzał do białej gorączki, to dzisiaj obracał właśnie te rotacje i ten forehand przeciwko grającemu Nadalowi. I to jest klucz, to był klucz do tego, że dochodził potem do forehandów, wygrywał tych forehandów na dziesiątki, ale backhand, jeszcze raz backhand, to jest najważniejsza rzecz po stronie Federera dzisiaj. No i przyspieszanie piłki, czyli granie ze wznoszącej piłki, nie pozwolenie Nadalowi na wykonywanie pełnego ruchu forehandowego, bo widzieliśmy, co się dzieje przy pełnym ruchu forehandowym Nadala. To od razu było te 4200 obrotów, piłka padająca na koniec kortu, czy przy bocznej linii, z której Federer musiał się tylko bronić. No, były momenty trudne, kiedy Szwajcar musiał kort opuścić, trwała parę minut przerwa medyczna, był masowany, potem jeszcze jedna krótka wizyta, ale wydaje się, że wszystko załatwiono i jest w dobrej formie. No i jesteśmy już na początku ceremonii wręczania nagród. Proszę zwrócić uwagę, nikt nie wyszedł. Pełne trybuny, 15 tysięcy i jeszcze tam kilka osób oglądają wielkich mistrzów. Czy to nie ostatni raz mamy szansę ich oglądać w takiej roli? Well, ladies and gentlemen, it was the final that we were all hoping for. Wszyscy czekaliśmy na ten finał i nie rozczarowaliśmy się. To the thousands of people watching here at Melbourne Park and the millions more watching throughout Australia and tych, którzy oglądali tutaj i milionów, którzy oglądali na całym świecie. W ich imieniu chcę powiedzieć dziękuję Roger i dziękuję Rafa. Joining us for the presentation tonight is the president of Tennis Australia, Mr. Steve Healy. Stan Healy, president and CEO of Kia Motors Australia, Mr. S.H. Cho. Związku Tenisowego Australii, who won 3 Australian Open crowns.
i trzykrotne zwycięstwa Australian Open. I ten, który dwukrotnie ukończył zwycięsko kalendarzowe turnieje wielkoszlemowe, pan Rod Laver, w którego arenie, imieniem którego nazwana została ta arena, w której toczył się finał. Also with us the CEO of Tennis Australia and tournament director Mr. Craig Tiley. I Craig Tiley, dyrektor turnieju w Australii. As you know, ladies and gentlemen, Kia have been great supporters of the Australian Open and it is now my great pleasure teraz... to On behalf of everyone at Kia Motors Corporation. W imieniu wszystkich z Kia Motors Corporation. The Australian Open is one of the world's most. Dziękujemy za to, że dzisiaj zobaczyliśmy, że turniej Australian Open potrafi być jednym z najbardziej ekscytujących wydarzeń tenisowych w roku. Unfortunately, only one winner can be crowned tonight. No, przykro mi, ale tylko jeden można może otrzymać koronę zwycięzcy. Also you should be proud of the sportsmanship and passion you have shown. Ale musimy być dumni z tego, co zostało tu pokazane, jaka pasja do sportu w trakcie turnieju, który oglądaliśmy. I also thank everyone at Tennis Australia. Tournament staff and volunteers. Myślę, że wszyscy, którzy tutaj pracowali przy tym turnieju, można uznać, że odnieśli olbrzymi sukces, ponieważ ten turniej był wzorowo przeprowadzony. My heartfelt thanks go out. I oczywiście wyrażam wyrażam również uznanie dla tych wszystkich, którzy siedzieli tutaj na trybunach i oglądali z zainteresowaniem to, co się działo. Najlepsza publiczność na świecie, powiedział pan Chu z Kia Motors Australia. Thank you very much, Mr. Cho. Ladies and gentlemen, please now welcome to the microphone the president of Tennis Australia, Mr. Steve Healy. Australijskiego Związku Tenisowego, Mr. Steve Healy. Good evening, everyone. What a tournament, what a night, co what a pleasure and privilege. Turmen, to witness turniej, that final. Co za noc, co za mecz. First of all, to Premier Andrews and your government, thank you for the ongoing and fabulous support we receive. Dziękujemy przede wszystkim tym, którzy ten turniej stworzyli, za to, co się tu dzieje, za wszystkie przygotowania, urządzenia, jakie tutaj miały miejsce. Świetna robota tych, którzy się zajmowali tym turniejem. Którzy... 728,700. Roger, Rafa, stworzyliście niesamowite widowisko. Fairness, good sportsmanship, respect for the sport and the great champions, including the respect you show for each other. It was a memorable night. To Rafa, to było niezapomniane widowisko. With you. It was a magnificent final. You are a champion and always will be. So well done. Fantastyczna walka na korcie. Gratuluję. And to Roger Federer. To Roger Federer, your fifth Australian Open, 18th Grand Slam. To jest Roger, twój legend, piąty well Australian Open. Gratuluję ci tego. Piąty tytuł, oczywiście. James Kiyotvong to come up and receive a gift. Ja teraz sędzia, pan James Kiyotvong, który otrzyma
prezencik. Tradycyjnie. Nie za duży talerzyk. Thank you, James. Congratulations. Dziękujemy, James. And thank you gratulujemy. Also, Steve. So now, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to ask mamy Mr. przyjemność Cho to come forward again and present poprosić pana Cho, aby sprezentował i trofeum dla naszego wicemistrza. Who once again has wowed us over the past fortnight with his unrivaled athleticism, his passion and his skill. A 14-time Grand Slam champion. 14-krotny zwycięzca wielkoszlemowego turnieju, który imponuje zaangażowaniem, sportowym podejściem. Wicemistrz, finalista turnieju Australian Open 2017. Rafa Nadal. Czek na 1850 australijskich dolarów. To jest trochę mniej. To dolar australijski to jest przeliczany na mniej więcej na poziomie euro w tym momencie. Dorzuć jeszcze jakiś milion. Jak powiedziałeś 1800. Milion 850 tysięcy. No tak. Well, good evening, everybody. Witam wszystkich. First of all, just can say congrats to gratuluję to Roger Rogerowi all his team. I jego zespołowi. Just amazing the way that he's playing after such a long time. Niesamowity. Without being on the tour, no? Tenis, so jaki prezentuje po tak długiej nieobecności na kortach półrocznej. For sure you have been working a lot to make that happen, so well done, congrats. Musiałeś sporo popracować, żeby dojść do takiej formy, a więc gratuluję. Well, for me personally, have been well a great month, no. For the ja first osobiście time in miałem niesamowity miesiąc. Full month here in po raz pierwszy spędziłem tutaj cały miesiąc w Australii, grając now, w Brisbane, grając w Sydney, weeks, no i so just, teraz tutaj w Melbourne. Me, także supporting a lot all the events in every event that I played, the atmosphere have been unforgettable and wszędzie, especially we wszystkich here obiektach na jakich grałem always going to be in byli fantastyczni kibice, wszystko to pozostanie w moim sercu. I had some hard time too without having the chance to compete at full conditions, some injuries miałem okres me, bardzo trudny dla siebie, bo walczyłem nie tylko na korcie, walczyłem z kontuzjami. Zawsze jest to trudne, kiedy się dzieje. Pracowałem bardzo dużo, aby być tu, gdzie jestem. No i myślę, że to był, znakomity mecz. Roger pewnie miał lepsze, będzie miał trochę lepsze wspomnienia niż ja. I just gonna keep trying, no. A ja będę próbował nadal. Wydaje mi się, że jestem ponownie na poziomie, jak i dawniej prezentowałem, na bardzo wysokim poziomie. To have a great season and for sure to come back here for mam nadzieję mieć dobry sezon i wrócić za rok. Mam tu ze sobą to moje trofeum, ale tam to jest. But it's still much better the trophy. Trochę lepsze. I'm gonna keep trying hard to więc to będę have the trophy again with me in the future. Just, będę próbował w przyszłości. Thank you very much. All my team, you know, w przyszłości osiągnąć jeszcze lepszy wynik. Dziękuję, dziękuję mojemu zespołowi. Wiele miesięcy spędziliśmy na tym, aby dojść do takiej formy. For sure, all the sponsors who dziękuję oczywiście wszystkim sponsorom, którzy stworzyli to ten turniej. The best events of the world of sport, without a doubt. So many thanks to all the sponsors. Turniej, fantastyczne wydarzenie, do którego przyłożyli się sponsorzy.
especially Kia that is my personal sponsor. No i jeszcze dziękuję Kia, która jest moim osobistym sponsorem. Thank you very much for the support. Więc dziękuję bardzo za wsparcie i jeszcze na koniec dziękuję wszystkim, którzy stworzyli ten turniej, którzy brali udział w organizacji tego turnieju, dyrektorowi i wszystkim, którzy doprowadzili do tak dobrego przeprowadzenia tego turnieju ludziom z Tennis Australia. Fanom oczywiście też dziękuję. A teraz, oddaję głos Rogerowi. Dziękuję, do zobaczenia za rok. Rafa, well done. Such a gracious. Rafaela Nadala. So, ladies and gentlemen, to our Australian Open champion for 2017. Mistrz Australian Open 2017. Who tonight featured in his 100th Australian Open. Legenda, która grała dzisiaj w swoim setnym meczu turnieju Australian Open. Jeden z najpopularniejszych, jeżeli nie najpopularniejszy kiedykolwiek grający tu w Melbourne Park. And now the holder of 18 Grand Slam singles titles. Teraz zwycięzca 18 wielkoszlemowego turnieju, z których 5 miało miejsce tutaj, w 4, 6, 7, 10 i 17. Roger Federer. I do tego jeszcze jeden finał z Rafą 2009, wtedy kiedy Rafa wygrał jedyny raz Australian Open. Gratulacje od Roda Lavera. To musi być wielki moment dla Federera. Naprawdę wielki moment. Bo tak zapowiedzieć, że ja jeszcze będę grał, sprawa prosta, wygrać właśnie, wrócić i wygrać. Thank you guys. Dziękuję. I'm out of words, and Rafa said so many great things. Rafa powiedział już tyle wspaniałych rzeczy, ale ja już oczywiście chciałem pogratulować Rafie wspaniałego powrotu. Gratuluję sobie wspaniałych powrotów. I don't think we both, either one of us, believed that we're going to be in the finals of Australia when we saw each other. Obaj nie wierzyliśmy, że będziemy grali ponownie w Australia Open, w finale Australia Open. Tak 5 miesięcy temu mniej więcej spotkaliśmy się, rozmawiając o teatru. Oto stoimy i jesteśmy szczęśliwi, że wiwatujecie na nas, oklaskujecie nas. Tennis is a tough sport. There's no tennis to trudny draws, sport. But if there was going to be one, I'd be very happy to accept the draw tonight and share it with Rafa, really. Ale to jest coś wspaniałego, że mogę tu znowu stać i dzielić ten wieczór z Rafą. I know everybody says they work very hard. I did the same. No, oczywiście wszyscy pracujemy ciężko. On powiedział o tym. Ja też bardzo poważnie na tym pracowałem. Musiałem pokonać wielu trudnych rywali. No, ale to, co się działo dzisiaj. To, co się działo dzisiaj. Gratuluję zespołowi Rafy, który doprowadził jego do tej formy, że ciągle mam szansę zagrać z Rafą, że on ciągle jest w turze. Um,
Then I'd like, of course, to thank all the sponsors. Dziękuję oczywiście również wszystkim sponsorom. Thanks Rocket for being here tonight. Budynek, to arena jest niesamowita. Wonderful to have you here. It means so much more. Rod, jest cudownie, że jesteś ciągle jeszcze z nami. And of course, you guys fill up the seats and make it just a wonderful experience for us, the players, to fight harder and harder. Oglądaliście nas, wypełniliście całą salę i spowodowaliście, w jaki sposób, że graliśmy coraz twardziej, mocniej, że walczyliśmy ze sobą. No i tworzycie fantastyczną atmosferę. Odkąd przyjeżdżam, a to już prawie 20 lat, zawsze bardzo sobie ceniłem atmosferę, jaka tu panuje. Yeah, and I hope I didn't forget anything, but mam nadzieję, że nic nie zapomniałem, ale jeszcze raz dziękuję za wszystko wszystkim. Of course, I hope to see you next i year. Mam nadzieję, zobaczyć was w przyszłym roku. Nie mogę być bardziej szczęśliwy, niż jestem dzisiaj. Ladies and gentlemen, I'm sure I speak for everyone in the stadium and indeed wherever you might be. Którzy są tutaj na tym stadionie, to chyba wieczór, którego nigdy nie zapomnimy. Dziękujemy jeszcze raz finaliście Rafaelowi Nadalowi i gratuluję 18-krotnemu zwycięzcy wielkoszlemowych turniejów Rogerowi Federerowi. Ladies and gentlemen, that does conclude our official presentation. There will be, as is customary, a photo opportunity, and then, of course, Roger will complete a lap of honor with the Norman Brooks Challenge Cup. Thank you very much, ladies and gentlemen, for being here, and congratulations again to Rafa and Roger. Zobaczymy. Jeszcze raz gratulujemy finaliście i zwycięzcy. Proszę Państwa, jeszcze za chwilę nasz magazyn Gameset i Mats. Mam nadzieję, że relacje z turnieju Australian Open 2020. Australian Open 2020. Australian Open 2000. Australian Open 2000. Gameset i Mats, za chwilę Mats Wilander, Barbara Szedt. My już dziękujemy za uwagę. Leksidor i Witold Domański. Do usłyszenia.